Chcę serdecznie powitać zaproszonych gości tutaj na naszą uroczystość. Witam serdecznie gospodarza naszego terenu już od szeregu lat, wójta gminy Kościenko, pana Jana Dydę. Proszę państwa, cieszę się bardzo, że wszyscy, którzy wypłynęli w Nowym Targu, szczęśliwie dotarli do mety w Jazowsku. Też niespodziankę mamy w tym roku, bo po raz pierwszy odbył się taki wyścig zainspirowany przez rodzinę Polaczyków, głównie Krzysztofa, który też jest naszym tutaj sponsorem. I być może, że w następnych latach to wejdzie do punktacji spływu albo będzie taką konkurencją dla wszystkich. Główny sędzia Leszek Golon ma głos. Wyniki drużynowego wyścigu o Puchar imieniem Tadeusza Pilarskiego. Trzecie miejsce Union Zwickau, 482 punkty. Drugie miejsce STW Bałtyk Gdynia, pierwszy zespół. I pierwsze miejsce KKW 29 Karszer Kraków. Wyniki indywidualne. Kategoria jedynek kobiecy. Trzecie miejsce Korzeniowska Maria, LKS Dunajec Kościenko nad Dunajcem. 220 punktów. Drugie miejsce Szyca Modra z Urszula, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, 226 punktów. I pierwsze miejsce Piechacka Anastazja, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, 236. Kategoria dwójek kobiecy. Trzecie miejsce Piguła Klaudia, Lubańska Anna, 226 punktów. Drugie miejsce Łosińska Barbara, Pająk Wiesława, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, też 226 punktów, ale one mają 18,5 roku, a Klaudia 18 lat. Jaworska Anna, Mąkiewicz Rynek Monika, KKW 29 Karszer Kraków, 240 punktów. Kategoria jedynek męski. Trzecie miejsce Majerczak Stanisław, LKS Dunajec nad Kościenkiem. Yeah! 215 punktów. Drugie miejsce Piątek Ryszard, KKW 29, Karszer Kraków, 222 punkty. I pierwsze miejsce Polaczyk Krzysztof, LKS Dunajec, Kościenko nad Dunajcem, 223 punkty. Poprosimy jeszcze Anastazję Piechocką. Ona nie dostała pucharu. Kategoria T2M. Trzecie miejsce Korzymski Bogdan, Korzymski Jakub, Latająca Łódź Podwodna, 216 punktów. Drugie miejsce Sałak Maciej, Zabrzeski Janusz, KKW 29, Karszer Kraków, 233 punkty. I pierwsze miejsce Piechocki Przemysław, Nadolski Piotr, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, 235 punktów. Kategoria dwójek mieszanych. Trzecie miejsce Wicztok Katarzyna, Wicztok Piotr, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, 221 punktów. Drugie miejsce Dudek Monika, Warzecha Mariusz, KKW 29, Kerszyn Kraków, 223 punkty. Pierwsze miejsce Dębińska Magdalena, Dębiński Krzysztof, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia. 230 punktów. No tak, Dziko!
kategoria C2 Open. Drugie miejsce, Kłobukowski Kamil, Gliwa Przemysław, indywidualny, minus 40 punktów. Pierwsze miejsce, Ule Holger, Kai Roland, Greenweiss, Niederwiza, 130 punktów. Punktacja drużynowa. Trzecie miejsce, LKS Dunajec, Kocienko nad Dunajcem, 2017 punktów. Drugie miejsce, KKW29, Karszel Kraków, 2459 punktów. I pierwsze miejsce, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia, 2580 punktów. 9. Karszel Kraków. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia. Proszę Państwa, i Bałtyk Gdynia tym samym zdobył kryształowy Puchar Dunajca. I Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia. Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla drużyny z najdalszej miejscowości w Polsce. Klub Sportu Wszelakich Pijawka Słupsk. Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla najliczniejszej drużyny. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia. I Puchar Burmistrza Miasta Nowy Targ dla najliczniejszej drużyny zagranicy. Hungaria Chodenis. Proszę Państwa, zanim przyjdzie przedstawiciel, ja poproszę tutaj do siebie kolegę Krzysztofa Polaczyka, jednego ze sponsorów naszego spływu, który ufundował ten piękny kajak. I tu będzie w dwojakiej roli. W pierwszej roli to wręczy ten kajak najbliższej drużynie z najbliższej odległości naszego spływu. A drugie to wręczy nagrody rzeczowe za ten prolog wyścigu pod prąd. Zresztą Polaczycy to i tak pod prąd zawsze pływali, więc... I jeszcze mamy jedną ciekawostkę, ewentualnie mogę tak nazwać. Jest to raczkująca, początkująca konkurencja na spływie w Majcu. Nazwaliśmy to z Polaczykami pod prąd. Ja osobiście... Dobrze. Lubię pływać pod prąd. Bardzo dobrze mi to na zdrowie robi. Choćbym na jakim kacu był, a płynął pod prąd. Nie ma szans i tak sytuacja zmusi mnie do wysiłku. Kac przechodzi jak fix. Dzisiaj za to płynięcie pod prąd dzisiaj ufundowałem, wymyśliłem sobie takie najprościejsze nagrody, a mianowicie będą to vouchery za pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Te vouchery dotyczą, żebyście tego nie odebrali źle, zakupu kajaka ewentualnie, jeżeli by ktoś chciał, w mojej firmie. I za pierwsze miejsce voucher upoważnia
mnie zobowiązuje do 35% zniżki. I wyniki mają się tak. Pierwszy jest Henryk Polaczyk. Ja jestem aż siódmy, nie aż szósty. Nieźle. Ale my nie partycypujemy w nagrodach. My chcemy, żeby to poszło w świat. I dlatego na pierwszym miejscu jest Sałach. Nie mam imienia. Prosiłbym go o odebranie vouchera. Na trzecim miejscu, ale dla nas na drugim, jest Jarosz Marian. I na czwartym miejscu jest Mistrzenko Zabrzeski. Oczywiście rodzina Polaczyków się nie liczy, dlatego to czwarte miejsce jest trzecim miejscem. Drodzy uczestnicy tego historycznego, można powiedzieć, międzynarodowego spływu kajakowego na Dunajcu imienia Tadeusza Pilarskiego. Gratuluję wam wszystkim uczestnictwa, gratuluję zwycięzcom. Cieszę się bardzo, że jesteście, że możemy to dzisiejsze podsumowanie robić tutaj właśnie w Krościenku nad Dunajcem, tu w tym pięknym miejscu, w tym amfiteatrze. Proszę podczas standardowy o opuszczenie flagi. Państwo, uważam 81. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu imienia Tadeusza Pilarskiego za zakończony. Dziękuję, zapraszam na przyszły rok. Wracajcie spokojnie i bezpiecznie do domów. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję wójtowi, dziękuję przedstawicielom sponsorów, przedstawicielom związków sportowych. No i też życzę bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję bardzo.